Witam Was, klaso piąta, na ostatniej lekcji informatyki w tym roku szkolnym. Słuchajcie, nadszedł ten historyczny moment. Mamy ostatnią lekcję matematyki przed wakacjami. No i dzisiaj taki iście wakacyjny temat, bo będziemy zajmować się wirtualnymi wędrówkami i podróżami z Google Earth. Słuchajcie, co to znaczy wirtualnie? Wirtualnie to znaczy na ekranie komputera, telewizora. No, ale oczywiście to nie jest takie zwiedzanie realistyczne, ale słuchajcie, jakże aktualne w dzisiejszych czasach. No nie przypuszczali chyba autorzy podręcznika, że tak naprawdę to wirtualne zwiedzanie, no przecież przez dłuższy czas funkcjonowało tylko to wirtualne zwiedzanie, bo byliśmy w izolacji domowej, teraz już możemy powoli wracać do zwiedzania obiektów, tak w realu. Natomiast słuchajcie, no przez jakiś czas wszystkie muzea na świecie, wszystkie miejsca takie ważne, typu na przykład wieża Eiffla, można było je zwiedzać oczywiście wirtualnie, ale to oczywiście można robić nadal. Niekoniecznie musimy tam jechać, możemy sobie oczywiście zwiedzać świat w internecie, bez biletów, bagaży i paszportu, bez jakiegoś narażania własnego zdrowia, można to robić wirtualnie. Słuchajcie, czy możemy na przykład pospacerować wirtualnie po Starym Mieście w Warszawie? No, Warszawa jest od nas kawałek, czyli jest daleko. No nic nie szkodzi, możemy oczywiście to zrobić. No i tutaj oczywiście otwieramy sobie stronę www.google'a naszego, którego znacie bardzo dobrze, w przeglądarce internetowej. No i teraz w górnej części strony mamy takie aplikacje, tak? Możemy sobie te aplikacje włączyć. No i mamy aplikację Google. No i teraz tutaj oczywiście mamy arkusze. No nie mamy tutaj niestety aplikacji mapy. No ale może sobie tę mapę Google Maps zaraz wpiszemy. No oczywiście można sobie Google Maps wpisać od razu w wyszukiwarce i też ta aplikacja nam się pojawi. No jak ona tam się nie pojawi w aplikacjach, no to możemy sobie tutaj wpisać to w ten sposób. No oczywiście możemy sobie to dodać tutaj do przeglądarki, ale niekoniecznie jest to potrzebne. Ja niepotrzebnie weszłam w ogóle na tą stronę. Jeszcze raz sobie wpiszę po prostu www.google.pl. No i teraz wpiszemy sobie tutaj po prostu Google Maps. Ok, no i mamy maps.google.pl. No i zobaczcie, pojawia nam się tutaj strona Google. Wpisz w pole tekstowe Stare Miasto Warszawa i oczywiście patrzę to, co jest w podręczniku. Stare Miasto Warszawa i naciśnij Enter. I wyświetla się nam oczywiście mapa tutaj Starówki w Warszawie. No i co tutaj możemy zrobić? Tak naprawdę, słuchajcie, jeżeli chcecie sobie zobaczyć do podręcznika, no mamy identyczny tutaj obraz w podręczniku na stronie 115. Jest Stare Miasto w Warszawie. No i co tutaj tak naprawdę nam autorzy podręcznika każą zrobić? Ustaw kursor myszy nad ludzikiem 4 i przeciągnij go nad mapę Starego Miasta 5. Czyli tak naprawdę zobaczcie, gdzie mamy tego ludzika. Musimy go sobie tutaj zobaczyć, czy on tutaj się nam pojawił. U nas jest tutaj. No i przeciągamy go gdzieś tam na mapę Rynek Starego Miasta. Może tu gdzieś go wrzucimy. O. O. I nasz ludzik się gdzieś tam pojawił. Nie wiem, co to jest tutaj za akurat miejsce. Jakaś boczna uliczka. Dobra. Powiedzmy, że on gdzieś tutaj jest. Możemy się przemieszczać tym ludzikiem. Oczywiście tutaj akurat idziemy sobie, nie wiem, w którą stronę. Chciałam dojść tutaj do rynku na Starym Mieście. Być może mi się to uda. Zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Okej. Spróbujemy tutaj przejść. O, jesteśmy. Słuchajcie, jesteśmy w Warszawie, możemy sobie tutaj zobaczyć. Tam jest chyba archikatedra. Ja nie znam tak dobrze Warszawy, słuchajcie. Może ktoś z Was tutaj bardziej jest zorientowany w tej kwestii. Na pewno byłam tutaj w Warszawie. Tutaj mamy Zamek Królewski. O, to nie można tego nie przegapić. No i tutaj jest ten plac zamkowy, słuchajcie. Możemy sobie pochodzić tak naprawdę, pozwiedzać i zobaczyć, jak to wszystko ładnie tutaj wygląda. Nie będąc w Warszawie, kolumna Zygmunta, tak? Tutaj zawsze zbiórki mieliśmy, jak jeździliśmy na wycieczki, pamiętam, pod tą kawiarnią. Także coś kojarzę, ale nie jestem jakoś często w Warszawie, więc też nie, nie, po,
potrafię tutaj dokładnie być przewodnikiem po Warszawie. No i oczywiście tym ludzikiem możemy sobie pochodzić, pooglądać każde miasto tak naprawdę. Gdy chcecie, macie ochotę na przykład Wrocław zobaczyć, no to możecie zobaczyć Wrocław, tak? Gdy chcecie zobaczyć Kraków, to możecie zobaczyć Kraków. No ja tutaj tak naprawdę na przykład bardziej znam Wrocław, w którym mieszkałam przez wiele lat. No i mogę sobie tutaj bardziej po Wrocławiu na przykład pochodzić, czyli Stare Miasto Wrocław i być waszym przewodnikiem. Jak się mieszka w jakimś mieście przez dłuższy czas, to powiem wam, że naprawdę to miasto się bardzo dobrze poznaje. No i tutaj mamy rynek we Wrocławiu. Jedno z ulubionych moich miejsc w Polsce. Tak, słuchajcie, to jest jedna z bocznych uliczek, które prowadzą do rynku. Tutaj akurat. No i możemy się do tego rynku oczywiście przemieścić. Jakiś jarmark akurat. Nam tutaj Google robiło zdjęcia, jak był jarmark. Albo to jest chyba jarmark ten w czerwcu, który się... Świętojański, tak. To jest jarmark świętojański. No i mamy rynek. Słuchajcie, rynek we Wrocławiu. Jarmark świętojański jest tutaj głównym jakby tłem, który się zawsze w czerwcu odbywa. No a w grudniu jest jarmark Bożonarodzenie we Wrocławiu. No i dlatego jest też tyle ludzi na tym rynku. No zresztą we Wrocławiu na rynku zawsze jest dużo ludzi. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj ta słynna fontanna będzie za chwilę. Dobra. Tu sobie w jakąś boczną uliczkę powoli wchodzimy. Ale to nie chcemy z rynku wychodzić. Dokładnie. No i jesteśmy tak naprawdę na naszym rynku. Możemy dojść tutaj do końca. O, i jest fontanna, którą pewnie znacie z różnych filmów, jakichś różnych takich tutaj zdjęć. To jest fontanna na rynku we Wrocławiu. No i oczywiście tutaj mogłabym wam więcej na ten temat powiedzieć, no ale nie będziemy tak naprawdę wnikać w szczegóły. To jest Stare Miasto. Oczywiście możemy sobie Kraków włączyć i też zobaczyć, jak to wygląda. Jak chcecie pochodzić po Chabach, to oczywiście też można. Czy możemy zwiedzić na przykład wieżę Eiffla? Oczywiście, że możemy. No i możemy sobie oczywiście wpisać wieżę Eiffla. Wpiszmy sobie tutaj wieżę Eiffla. No i mamy tutaj wieżę Eiffla, słuchajcie, wyznaczoną. Przeciągamy naszego ludzika. No i słuchajcie, mamy wieżę Eiffla. Jesteśmy pod wieżą teraz, dokładnie, zobaczcie, znajdujemy się pod wieżą Eiffla, więc to było takie ujęcie. O, teraz jesteśmy przed naszą wieżą Eiffla. Zobaczcie, czujemy się jak we Francji. Oczywiście możecie sobie jeszcze inne miejsce poszukać. Chcecie się przenieść, nie wiem, do Stanów Zjednoczonych, to szukacie czegoś ze Stanami Zjednoczonymi. Chcecie się przenieść do Barcelony, no to szukacie Barcelony i chodzicie sobie po prostu po miastach, czy do Rzymu na przykład, to po prostu po miastach, które macie ochotę. Co jeszcze tutaj? Będziecie mieć do zrobienia jedno zadanie, ale zanim przejdziemy do tego zadania, bo zadanie nie jest trudne, to jeszcze wam pokażę taką fajną aplikację, taki program Google Earth, który niestety trzeba sobie pobrać na nasz komputer. Jak ktoś ma ochotę, to fajnie, to może sobie to pobrać, dlatego że to jest naprawdę bardzo ciekawe. Pobierz najnowszą wersję dla systemu Windows. No i ja sobie tutaj pobiorę. Oczywiście instalując, akceptujesz politykę Google. Oczywiście, zaakceptuj, pobierz. On nie powinien się długo pobierać. Jakoś nie chce się tutaj pobrać. Nie wiem dlaczego. Zawsze tu bez problemu się pobierało. Google Earth. Jest, teraz się pobiera. No musicie sobie wejść w któryś link. Otwieramy go. To jest takie szybki program. Nie powinno być z tym problemu. Zezwalam. Zobaczcie, dość szybko się pobiera. Ja nie mam takiego dobrego internetu, a nie ma z tym większych problemów, bo to nie jest duży program.
Można sobie go zainstalować na komputerze. A ciekawe rzeczy tam można znaleźć, więc bardzo polecam. To jest trójwymiarowy model kuli ziemskiej, także bardzo fajnie to wygląda. 2 sekundy, dobrze. Teraz jeszcze chwila na instalację. W szkole mamy tę aplikację zainstalowaną na komputerach, więc nie byłoby z tym większych problemów. No, wy jesteście teraz niestety w domu, nie w szkole, więc jeżeli ktoś może i ma ochotę i może poprosić nawet rodziców, żeby mu pobrał taką aplikację i nie będzie z tym problemu, to bardzo proszę. Jeżeli ktoś nie da rady, no to trudno, nic nie poradzimy. Dobra. No, słuchajcie, mamy. Dobra, ja tutaj nie chcę tego. O, jest model kuli ziemskiej, słuchajcie. Bardzo fajnie to wygląda. To są tak naprawdę zdjęcia satelitarne. Możemy sobie w każdym miejscu na Ziemi tutaj tak naprawdę obejrzeć. Popatrzcie, ja sobie kręcę tą kulą ziemską. Widzę, jak to wygląda. Bardzo ciekawie. No i teraz, żeby coś znaleźć, no to możemy tutaj sobie wpisać Zamek Królewski na Wawelu. Na przykład. Tak jak proponuje autor podręcznika. Zamek Królewski na Wawelu. Zobaczcie, że od razu nam znalazł na naszej kuli ziemskiej to miejsce. I popatrzcie, znaleźliśmy się w miejscu, gdzie znajduje się Zamek Królewski na Wawelu. No i znowu możemy naszego ludzika tak naprawdę przeciągnąć i wrzucić go gdzieś tutaj na to miejsce i zobaczyć, jak to wygląda po prostu w rzeczywistości. Jak wygląda ten Zamek Królewski na Wawelu? Jesteśmy tak naprawdę w tym miejscu. Możemy sobie podejść i zobaczyć, jak to wygląda. Tak. Zobaczcie. Dobra, więc to też jest bardzo fajna aplikacja. Oczywiście możemy sobie tu wpisać coś innego. Możemy sobie wpisać, nie wiem, Kair na przykład. Czyli w Egipcie. Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak wygląda. Albo piramidy. Piramidy w Gizie. O, to jest. Często była odwiedzana miejsce przez turystów. Też możemy sobie zobaczyć na piramidę w Gizie i przeciągnąć naszego ludzika, jeżeli się da. No ale tu chyba nie da się. Słuchajcie, Egipt niestety nie do końca udostępnia chyba swoje miejsca, więc tutaj nie możemy chyba sobie ludzikiem pochodzić. No, te kraje arabskie niestety są troszeczkę konserwatywne i tam się nie da po prostu, ale możemy sobie na przykład do Barcelony zobaczyć. Stadion. Zobaczmy, czy nasz przewodnik wirtualny nas zaprowadzi tam, gdzie trzeba. O, i mamy tutaj stadion. Dobrze. I można sobie tutaj oczywiście to przybliżyć, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Oczywiście da się to zrobić. Przypiąć szpilkę, różne tutaj opcje można zrobić, więc jeżeli ktoś chce, to może się pobawić. Dobrze, nie będziemy nagrywać żadnej wycieczki, bo tutaj też mamy takie, przepraszam, polecenie. Tego nie będziemy robić. Natomiast słuchajcie, dzisiaj macie jedno zadanie do wykonania. Ja wam pokażę zaraz, na czym to wasze zadanie będzie polegało. Każdy z was ma udostępniony taki dokument wirtualne wędrówki. I tam są dwa miejsca w Polsce: Muzeum Narodowe w Warszawie i Zamek Królewski na Weberu. I waszym zadaniem jest znaleźć informacje dotyczące tych miejsc, czyli adres. Czyli mamy Muzeum Narodowe w Warszawie. Dobrze, w Warszawie. I szukamy sobie strony. Oczywiście wpisałam w Google'ach, mam Muzeum Narodowe, strona na pierwszym miejscu. No i popatrzcie, trzeba znaleźć adres. No to wystarczy sobie kontakt chyba włączyć, tak mi się wydaje. W kontakcie powinien być nasz adres. Tak, Muzeum Narodowe w Warszawie i mamy tutaj adres. Kopiujemy, czyli prawy przycisk myszy, kopiuj. Idziemy do naszego dokumentu i wklejamy Ctrl V, czy prawy przycisk myszy, wklej. O, i mamy już Muzeum Narodowe w Warszawie. Numer telefonu. No to też był adres tutaj, tak? Telefon był podany.
No to oczywiście też go kopiujemy i wklejamy i mamy telefon. Godziny otwarcia. No i teraz tak. O muzeum, może tutaj. O muzeum. Albo wizyta. O, i godziny otwarcia, zobaczcie, kopiujemy całe to tutaj, co mamy. Ctrl-C. I wklejamy tutaj. No i mamy tak naprawdę wszystko. Ceny biletów. No to znowu wracamy na naszą stronę. No i tutaj gdzieś będzie na pewno cennik. O muzeum. Galerie, wydarzenia, edukacja. Wizyta. Ceny biletów. O, tutaj przecież były. Dobra. OK. No i teraz oczywiście Ctrl-C. Prawy przycisk myszy, wklej. I już mamy. Tutaj mi się B nie skopiowało. Zobaczcie, pojawia się błąd. Jak komuś się na czerwono podkreśla, proszę sprawdzić dlaczego. Dobrze. To jest oczywiście na ekspozycje stałe, no ale tutaj jeszcze był cennik na ekspozycje czasowe, także tutaj może sobie jeszcze skopiujemy tą resztę. Roczne bilety może już nie, bo to chodzi chyba tak o bardziej jednorazową wizytę, jakbyśmy jechali na wycieczkę do Warszawy. Dobrze, no to mamy wykaz stałych ekspozycji, słuchajcie. No i tutaj też mamy o muzeum, chyba tam były galerie stałe. No i tutaj mamy... Te galerie są wymienione tutaj tak naprawdę i trzeba byłoby teraz sobie po prostu albo przepisać, bo ciężko będzie nam tutaj to wszystko... No właśnie, te galerie stałe są tutaj wymienione, czyli jest ta galeria Faraz. To możemy sobie wpisać tak naprawdę. Galeria Faraz. Kolejną galerią stałą mamy tutaj, powiedzmy, że sobie trzy wypiszecie. Galeria Sztuki Średniowiecznej. Tak naprawdę średniowiecznej musi być duże litery, wiecie, że to jest nazwa. No i jeszcze jedną sobie wypiszcie. Wypiszcie trzy tak naprawdę. Galeria Sztuki XIX wieku. XIX wieku. No i dobrze, trzy wystarczą. Ekspozycje czasowe. Tutaj są wystawy czasowe i w tym momencie nie ma żadnej wystawy czasowej, więc po prostu wpisujemy brak. Akurat mamy takiego pecha. Propozycje dla uczniów, no to tutaj słuchajcie, w edukacji są na przykład lekcje muzealne. Tak, czyli możemy sobie wpisać na przykład lekcje muzealne, zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne online. Muzealne. Lekcje muzealne online. No i zwiedzanie z przewodnikiem. I wystarczy tak naprawdę. No i teraz słuchajcie, w Zamku Królewskim na Wawelu też wyszukujemy tych najważniejszych informacji. Mi się tu taka duża czcionka zrobiła, no oczywiście mogę sobie ją pomniejszyć, tak jak tutaj. Sprawdzam sobie, jaka tutaj była czcionka. Była 10 Arial. A tutaj mam czcionkę 14, więc mogę sobie tak naprawdę to tutaj pomniejszyć. Może niekoniecznie całość, ale tutaj mogę sobie zmniejszyć na 10. Słuchajcie, to samo robicie z muzeum w Krakowie na Wawelu. Szukacie sobie po prostu informacji. Tak jak ja tutaj szukam telefon. Ile wam się uda znaleźć, tyle wam się uda znaleźć. Ekspozycje możecie sobie wypisać 3, bo tam też będzie więcej, także nie wypisujcie wszystkich, szkoda waszego czasu. Chodzi o to, żeby umieć znaleźć takie rzeczy, jak będziecie planować wyjazdy wakacyjne. Ważna jest umiejętność korzystania z tego, co znajdujemy w internecie i myślę, że na pewno wam się to w życiu przyda. W takim razie dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia po wakacjach.